To ciekawe. I mówię kazanie albo słucham kazania o relacjach rodzinnych. O matce ojcu. No nie ma takiej prawie że sytuacji, żeby tam się nie pojawiły jakieś zgrzyty, jakieś trudne wspomnienia, jakieś bolesne takie rzeczy, bo taka jest charakterystyka, specyfika relacji rodzinnych z ojcem, z mamą, rodzeństwem. Że tam się dzieje wiele pięknych rzeczy, ale też bardzo wiele trudnych, bolesnych rzeczy. Jezus sięga w swojej przypowieści właśnie po obraz relacji rodzinnej, ojca z synami. Tak, sięga po to dlatego, że również nasze relacje z Bogiem są relacjami bardzo bolesnymi. Tam się dzieje rzecz, wiele takich rzeczy trudnych, takich rzeczy, które rodzą ból. Które są jakimś bardzo trudnym wspomnieniem, które są jakimś, jakimiś relacjami mocno zgrzytającymi, czasami potwornie raniącymi. No Taka jest nasza relacja z Bogiem. To nie jest opowieść o łatwa, łatwa historyjka, o tym, że była sobie fajna bozia i był sobie fajny synek albo córeczka, i wszystko działo się super. Nie, tak to nie wygląda. Nie taka jest opowieść o naszej relacji z Bogiem. Ale wewnątrz tych wszystkich trudnych rzeczy nieustannie przebija się potęga jego wiernej miłości, która wszystko zmienia i uzdrawia.